citizens of Great Yarmouth, welcome Polish visitors to this town. God save the Queen. Second of September, 1939, because of World War II and then the communist state of Poland, his achievement was never recognized until today, the 5th of September, 2012, instigated by the Polish Yacht Club of London. God save the Queen! I have here a letter to all that are participating here in this celebration, and this is to send sincere greetings. How delighted I am to be able to send you this message of thanks and of admiration for your remembrance of my husband, Captain Vladek. I never imagined such an event ever being thought of, and I'm immensely proud of each and every one of you. To think of the Zawa 4 and its young captain, Piotr Kichi, with a supercrew of friends and scouts fulfilling Vladek's ultimate dream of returning to his homeland. Stars. And I pray God will keep you in his hands, and the waves and winds will treat you kindly. With the warmest of good wishes, sincerely, Mabel Wagner. Thank you. On September 1st, at 19 hour, we sighted land near Lowestoft. With the current in the morning, a motorboat came out from Great Yarmouth offering to tow us in. I thanked the boatman but told him we would wait for the wind. He didn't seem to hear what I was saying. He was staring intently at Zawa 3's flag. Poland, he said, was attacked by Germany last night. Hear such news, the actual spoken words, and not such a beautiful still morning. It was a nightmare not to be shaken off easily. David Blue arrived at Great Yarmouth on the 2nd of September 1939 on passage to Gdynia, Poland. Owing to hostilities breaking out between Germany and Poland on September 1st, 1939, Zawa 3 was instructed by the Polish Consul General to remain in England. A most unexpected end to the voyage of the Zawa. Good luck. A little souvenir from the Great. Thank you very much. In the name of the crew. 2 września 1939 roku ówczesny konsul generalny w Londynie, pan Poznański, ze względu na wiadomą sytuację, czyli 1 września, wybuch II wojny światowej, wydał polecenie panu Władysławowi Wagnerowi nie opuszczania Great Yarmouth i pozostania w Wielkiej Brytanii. Niestety już przez całe jego życie nie mógł do tej Polski powrócić. Chociaż oficjalnie rejs się zakończył dookoła świata, to jednak Zawa nie powróciła do macierzystego portu. W dniu dzisiejszym dzięki Wam będzie można symbolicznie odwiesić te polecenie wydane przez ówczesnego konsula generalnego i na pokładzie Zawy dokończyć się po 73 latach ten rejs do Gdyni. Chciałbym w swoim imieniu, ale również w imieniu moich kolegów z tego konsulatu i ambasady polskiej w Londynie wręczyć Wam taką plakietkę, która będzie właśnie takim symbolicznym poleceniem powrotu do kraju. Wyrusza z Great Yarmouth, aby w imieniu Władysława Wagnera symbolicznie powrócić do ojczyzny po wokółziemskim rejsie trzech zjaw w latach 1932-39. Pomyślnych wiatrów w drodze do Gdyni, portu macierzystego wszystkich zjaw. Ireneusz Truszkowski, konsul generalny RP w Londynie, 5 września 2012 roku. Na ręce pana kapitana, druha kapitana, przepraszam. Thank you.
Mateusz, jakim kursem idziemy? 30. To już prosto na kanał, tak? Jeszcze harcujemy. Jeszcze się tyle stanie, jeszcze się tyle zmieni. Rosną nam nowe twarze do słońca. Jeszcze się tyle stanie, jeszcze się tyle zmieni. Rosną nam nowe twarze do słońca. Popatrz, drzewo się czesze, drzewo olbrzymie. Nie gałęziach mi pisze, rzeka się śmieje dobrą nowiną. Wszystkie żale odpłyną. Końcówkę na pokład. Zbieraj. No to... Oddawać? Chcesz go ogarnąć. Oddawać?